Hej, hej, dzień dobry, serdeczne kamehame, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Kakarot, trzecim DLC, no i powoli je kończymy, ale przed nami jeszcze jakieś dwa zadania poboczne, nie wiem jakie, ale mam nadzieję, że dzisiaj się przekonamy i dzisiaj je zrobimy. Jedno jest tutaj, jak to ono się nazywa? Legenda Jamszy, o, to może być ciekawe, oraz tutaj przy żółwiej chacie. Więc być może znowu genialny żółw nam coś tutaj, kurde, planuje zlecić. To sobie umieścimy tutaj znacznik. A nie musiałem w zasadzie umieścić tam znacznika. I tak nas tam to zaprowadzi. No dobra, no to let's go. Let's go, let's go, let's go. Swoją drogą, słuchajcie, ostatnio przejrzałem sobie taką zakładkę na YouTubie, która mówiła mi, że ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nie posiada zasubskrybowanego kanału mojego. Także serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy faktycznie nie mają tej subskrypcji, albo upewnijcie się, że tą subskrypcję posiadacie, żeby być na bieżąco. I tym bardziej jeszcze, słuchajcie, oprócz tej subskrypcji, obok jest taki dzwoneczek, tam można go kliknąć oraz zaznaczyć w nim wszystko. Wtedy wszystkie wiadomości i wszystkie filmy będą wam się pojawiać, bo tak to możecie coś oczywiście ominąć. No i też właśnie jedna akcja była to, że ponad 50% osób nie ma subskrypcji na moim kanale, więc się upewnicie. A druga sprawa była taka, że no niewielka ilość osób ma zaznaczone w tym dzwoneczku wszystkie, więc jeszcze większe prawdopodobieństwo, że nie macie tego zaznaczonego, więc sprawdźcie sobie, bardzo zachęcam do tego, żeby to zrobić. Będziemy widzieć się być może w takim razie częściej w komentarzach, a ja bardzo lubię z wami mieć taki kontakt. No let's go! Był super mega silny. Umiał latać, dzięki czemu mógł być wszędzie w mgnieniu oka. A na dodatek był przystojny, życzliwy i w ogóle najlepszy. Silny, umiał latać i przystojny, tak? Jak dla mnie to brzmi trochę zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. No i co z tego, że był silny? Wielu facetów próbuje różnych sztuczek, żeby zgrywać siłaczy i założyć się, że on nie był wyjątkiem. Nikt mi nie wierzy. Pur, co tu się tutaj dzieje? Trunks? No, pewnie mi opowie, co się dzieje. Właśnie mówiłem ludziom o tym, jaki Jamsza był niesamowity, ale nikt nie wierzy w nawet jedno moje słowo. A, rozumiem. Cóż, może zwyczajnym ludziom trudno pojąć, jaki Jamsza był wspaniały. Och, chciałbym, żeby Jamsza tu był. Mi brak pewności siebie. Zaraz, może z twoją pomocą byłoby inaczej, Trunks? Moją pomocą? O czym ty mówisz? A cóż, co gdybym powiedział ludziom, że jesteś uczniem Jamszy? A ty mógłbyś polecieć naprawdę szybko i udowodnić im, że nie kłamałem, kiedy mówiłem o tych wszystkich rzeczach, które potrafił Jamsza. Chcesz, żebym udawał ucznia Jamszy? Ale ja jestem uczniem Son Gohana. Wiem, ale to będzie tylko ten jeden raz, tylko dzisiaj. Proszę, Trunks, naprawdę przydałaby mi się twoja pomoc. Oczywiście, no pomożemy kotkowi, nie? Legenda Jamszy, what the hell? I my udawać ucznia Jamszy. Pewnie, zrobię co w mojej mocy. Dziękuję, ratujesz mi życie. Co jest z tą kobietą? Cześć wszystkim, to jest Trunks, który był uczniem Jamszy. Umie latać naprawdę szybko, zupełnie jak Jamsza. No, może nie tak szybko jak Jamsza, ale i tak całkiem szybko. Ponadto jest super silny i może pokonać każdego w walce. No może nie Jamszę, bo był silniejszy, ale i tak jest twardy. Naprawdę musisz podkreślać, że Jamsza był we wszystkim lepszy pór? Ach tak, to brzmi jak dobra zabawa. Dobra, sprawdźmy twoje umiejętności. Sprowadź tu moją młodszą siostrę, zbiera owoce na obrzeżach miasta. Twoją siostrę? Ma zielone włosy, nie sposób jej przeoczyć. To zwyczajna błahostka dla kogoś takiego jak Trunks. Dobrze mówię? Tak, powinienem sobie poradzić, zaraz wracam. Okej. Okay. Gdzieś tam, na obrzeżach miasta. No dobra. Ma zielone włosy. Ciekawe, czy to u nich rodzinne, bo ten chłop, który to zlecał, to też miał zielone włosy. Ale nie sądzę, żeby ktokolwiek się urodził z zielonymi włosami. Chyba nie? No ciu, ile tutaj, kurde, tych dronów jest. Ginger Town. Oho. Czyżby miał jakiś problem? Dzień dobry.
Też masz takiego creepy face'a. Zielone włosy, to na pewno młodsza siostra tej osoby. Przepraszam. Tak? Wow, ale przystojnie. Oj, te mięśnie wyglądam na kogoś, na kim można polegać. Co mogę zrobić dla takiego przystojnego mężczyzny? Opuściłaś Metropolis, żeby nazbierać tu owoce, prawda? Tak, zgadza się. Twój brat mnie prosił, żebym cię odeskortował z powrotem do miasta. Naprawdę? Cóż, właśnie miałam kończyć i wracać, więc idealnie się składa. Miło to słyszeć. Dobrze, zabiorę cię z powrotem. Tak, to bardzo miło z twojej strony. Trzymaj się mocno, okej? Okay? Trzymaj? Jak to trzymaj? A, lecimy! Oho, chyba wyrwie ją, nie? Sprawdziłem twoją siostrę. Lecieliśmy przez niebo. Rety, naprawdę leciałaś? Ale super! Bardzo ci dziękuję, Trunks. Żaden problem. To jak? Teraz wierzycie Purowi? Powiedział nam, że potrafisz latać i poleciałeś, więc... Prawdę mówiąc, to wierzę tylko połowicznie. Połowicznie? Bo ten cały Yamcha i ty mieliście być szalenie silny, nie? No więc dopóki nie zobaczymy jakiegoś dowodu waszej siły, nie mogę ci w pełni uwierzyć. Skoro już o tym mowa, czuję to samo. Co? Ojej. Spokojnie, mam idealny sposób na to, żebyś dowiódł swojej siły. The fuck? Spokojnie, to część mojej prywatnej kolekcji. Możesz na nich zaprezentować swoje umiejętności. Co? To niemożliwe. Dla mnie bomba. Znaczy, przecież Trunks trenował pod okiem potężnego Yamczy. Prawda, Trunks? Poradzisz sobie z nimi, co nie? Pewnie. Nie powinno być problemem. Ale mogę je zniszczyć w walce. Nie przeszkadza ci to? Taki pewny siebie. No pewnie. Jeśli myślisz, że dasz radę, to się nie krępuj. No dobra. No to let's go. Super Saiyanin drugiego poziomu. A, mają pomocne drony. Oj, wyciski. Ty, 60 poziomy mają. Kurde, mają 60 poziomy, niezłe byczki. Au. O, kurde, straciłem ten formę super wojownika. Pierwszy poziom super wojownika, to nie za dobrze. Tak, spierdzielam. Kurde. Twarde skubańce. No nie, no naprawdę. O, kurde, gnolce. Ty, samo naprowadzające gałgaństwa. Wypadł. Oj! No dobra. Ty, a te roboty szturmowe, one im pomagają w jakimś stopniu, nie? Więc może je byśmy wyrąbali. 58, no nie jest tak źle chociaż. Dobra, te roboty szturmowe. Dawaj! Kurde, czas! No ty nie widzisz, że... Nie widzisz, że lecą w ciebie... Zapierdziałe, kuźwa... rakiety? What the fuck? Dobra. Mam wrażenie, że to ich wzmacnia i to fest. Bo one nie powinny być takie twarde. Znowu się... straciło. Drugi poziom, okej. No ale nie jestem tak silny jak Yamcha, nie? Żeby widać, że mam problemy. Dobra, robot pomocniczy ubity. Mam jeszcze jakiś? Tak. Zniszczony chyba, nie? No patrzcie, ile oni tego walą, no. What the fuck?
No trzy salwy. No powiem wam szczerze, że nie ma kurde to tamto. I to jeszcze atakują synchronicznie. Fuck. Spierdzielaj, Trunks! Dobra, to nie nawraca. Nie nawraca. Możemy teraz się naładować. Akurat drugi poziom super wojownika potrafi zrobić niezły rozpierdziel. No, co za ty gałgan. No wypadł mi z tymi rakietami, gnoju! Cwaniak jeden. No i jemu to nic nie robi. Najlepsze jest to, że to jemu nic nie robi. W sensie... Widzę, że się ładuje jakiś atak. Ja w niego, kurde, walę wszystkim, co mam. A on ma to, kurde, totalnie gdzieś. Nie wytrąca go tu z równowagi, no. To jest trochę potwarz dla Saiyan, co? Mi się wydaje, że tam jeszcze jeden jakiś jest. Dobra, wzmocnijmy się. Dobra, już poleciały tam, tak? Świetnie. Nie ruszaj się, typie! No dawaj pocisk. Jeden. Drugi. Trzeci. Dobra, mam cię. No, milion punktów doświadczenia. Kurde, powiem wam szczerze, że... Nie było łatwo. Myślałem, że takie roboty to, wiecie, przy jakimś celu, przy androidach. Naprawdę mi przykro. Starałem się hamować, ale i tak je zniszczyłem. Wow, to było niesamowite. Moja kolekcja robotów, ale muszę przyznać, że to było imponujące. Więc jest przystojny oraz silny, a nie mówiłem. On jest naprawdę silny, ale Yamcha był nawet silniejszy. Dobrze mówię, Trunks? Trunks? Tak, pewnie, bo ja mam mistrzowie Yamchy, nie dorastałem do pięt. No nie gadaj. Ten pokaz siły wyraźnie udowodnił, że jesteś silniejszy. A? Właśnie, skoro jesteś taki silny, to na pewno już prześcignąłeś swojego mistrza. Cóż, nie tak naprawdę... Racja, ten Yamcha był nikim w porównaniu z Tobą. Tak, pogódź się z tym, jesteś najlepszy. Sorry, ty. Nie wyszło im. Nagadali się o tym, jaki byłeś świetny, a potem sobie poszli. Hej, naprawdę mi przykro, nie sądziłem, że do tego dojdzie. Nie, to moja wina. Mogłem bardziej się postarać, żeby ich przekonać, że Yamcha był wspaniały. Nani? Kogo my tu mamy? Puri Trunks? Co robicie? Tak, skoro o tym mowa, Trunks pomagał mi udowodnić wszystkim, jaki Yamcha był niesamowity, ale nie poszło nam najlepiej. A rozumiem, cóż, może faktycznie ich nie przekonacie, prezentując im moc Trunksa? Przecież jest silniejszy znacznie od Yamchy. Mamo, Yamcha był zbyt beztroski i nieuważny. I już nawet nie mówmy o tym, jak się bał zaangażowania. Z pewnością nie dałabym wiary, gdyby ktoś mi powiedział, że był niesamowity. Ale wiecie, było ważne, kiedy sytuacja tego wymagała. Nie uciekł, kiedy pojawili się Saiyanie czy androidy, nie uląkł się i walczył, aby wszystkich ocalić. Zawsze taki był, nawet podczas naszej pierwszej przygody z dawnych czasów. Nie wszyscy muszą wiedzieć, jaki był wspaniały, my już to wiemy. A któż lepiej go z takim zapamięta niż jego przyjaciele? Mam rację, Pur? Masz rację. Tak, masz absolutną rację. Trunks, bardzo ci dziękuję. Nie skończyło się tak, jak oczekiwałem, ale i tak się cieszę, że to zrobiłeś. Miło to słyszeć, Pur. Kamień z serca. Tobie też, dziękuję, Bulma. Niczego nie zrobiłam, ale spoko.
Jamsza mu również oszukiwał, był przesadnie wrażliwy i nie szanował czasu innych, ale może lepiej o tym nie że o tym nie wspomniałam. Jamsza zawsze będzie dla mnie najwspanialszy. Dla ciebie na pewno. No tak. I wcale nie był interesowny, nie? Często. Zwłaszcza jego początki. Jako bądź co bądź bandyty. Okej. Okay. I mam jeszcze w żółwiej chacie coś. Do zrobienia. Let me see. Okej. Nie wierzę, że zniknął. Oho. A coś tu się dzieje? Ulong. Czekaj, bo nie mogę cię trafić. Ulong. O, rozmawiaj. Szlakby to. Dlaczego mnie to spotyka? Ulong, coś nie tak? A, żebyś wiedział, Trunks. Cieszę się, że cię widzę. Dobra, posłuchaj. Zjawił się tu jakiś dziwak i zwędził mój skarb. Równie dobrze mógłby mnie zabić. To moja najcenniejsza własność. Jest dla mnie wszystkim. Ten typek wyglądał na takiego, na niezłego koksa, więc nie wiem, co teraz zrobić. Przykro mi to słyszeć. A wiesz może, dokąd się udał? Nie jestem pewien, ale skierował się w tamtą stronę. Czuwam stamtąd dużo potężnej energii. To co, myślisz, że dasz radę wklepać jemu i jego ekipie odzyskać mój skarb? Nie mogę bez niego żyć. Okej, okay, pewnie znając życie to jakieś czasopismo dla dorosłych. Rozumiem. Skoro tak się dla mnie poświęciłeś, to mogę ci pomogę ci odzyskać mój skarb. Super. Z tobą na pewno odzyskam mój skarb. Dobra, skieruję się w stronę tej energii, którą wcześniej wyczułem. Rób swoje, stary. Gdzieś tam. Znajdź złoczyńców. Ciekawe, co ukradli. Ja już mogę się tylko i wyłącznie domyślać. Hehe, trafiliśmy na żyłę złota, ludziska. Oho. Proszę, proszę, czyżby to ktoś z armii Freezera? Zaraz, czy to nie członkowie armii Freezera? Hej, patrzcie na to. Co to u licha jest? Wygląda trochę jak element naszych strojów bojowych. Jakiś ziemianin to ściskał, więc mu je zabrałem. Jest zrobione z jakiegoś dziwnego materiału. Zebraliśmy je ze sobą, żeby się mu lepiej przyjrzeć. Tak, zdecydowanie jest zrobione z czegoś innego i za cienkie, żeby stanowić jakąkolwiek ochronę. Wiesz, im dłużej to trzymam, tym jest przyjemniejsze w dotyku. Czuję się jakoś tak, nie wiem, szczęśliwy. No ja też. Co to jest? Jakąś moc skrywa? Całe moje ciało drży. Dobra, chyba już kapuję. Ta rzecz pewnie wyzwala tajemną moc ziemian. Chyba masz rację. Inaczej mówiąc, jeśli to założymy, my też będziemy mogli wyzwolić naszą tajemną moc. To by się zgadzało, dzięki temu będziemy mogli pomścić Lorda Freezera. Ej, zaraz, ziemianie... Ziemianie mogą gdzieś chować więcej takich rzeczy? Racja, musimy znaleźć ich więcej. Wtedy wszyscy się wzmocnimy i naprawimy krzywdy wyrządzone Lordowi Freezerowi. Tak. Są czymś naprawdę podekscytowani. Lepiej pokrzyżuję im plany. Dobra ekipa, ruszamy. Siedzieć mi tu. Co? Kim to diabła jesteś? Macie coś, co należy do mojego przyjaciela. Oddajcie to, ale już. Nie jesteś przyjacielem tego ziemianina? Skoro ten koleś fatygował się aż tutaj, żeby to odzyskać, to mieliśmy rację. To jest źródło ich mocy. To no to na pewno tego nie oddam. Dziewczęce majteczki należą teraz do nas. A to są pewnie od tego. Od smoka, nie? Dziewczęce majteczki? Tak, właśnie tak nazwał tę rzecz twój przyjaciel. Jego bezcenne dziewczęce majteczki. Co się dzieje? Chyba mi coś umknęło. Czemu oni mają parę kobiecych majtek? Ta rzecz daje wam supermoce, kiedy ją nosicie, prawda? Trudno uwierzyć, że prymitywni ziemianie mogli stworzyć coś takiego. Chcecie je założyć? No pewnie. Skoro dają moc, kiedy się je trzyma, to ich noszenie musi dawać jeszcze większą moc, nie? Ty też masz jakieś na sobie, prawda? Nie, nigdy bym nie... Tak czy siak, te są nasze. I ci ich nie oddamy. Tak, właściwie to świetnie się składa. Ten typek na pewno też ma jakieś na sobie. Zwinę mu je. Tak. Nagle zrobiło się bardzo dziwnie, ale skoro chcą walki, to im je zapewnię. Okej. Okay.
tutaj musimy chyba operować mocno tym obszaróweczką. O kurde, oni widzę, że synchronicznie biją. Obszaróweczki z tego względu, że dzięki temu będziemy mogli zadawać wielu naraz obrażenia. A to jego byśmy potrzebowali, żeby szybko się z nimi rozprawić. Wow. Kurde. Ajajaj, straciłem. Straciłem formę Super Saiyanina. Kurde dol. Ty, co to kurde jakiś kopniak? Kopniak mi tu wali. No ty już przestań. No, no tak, Amanda. Moglibyście mi dać chwilkę, tylko chwileczkę. No nie. Nie, co to jest? Dobrze. Zostaję w piędzel. No a dumnie się tak na maksa. No właśnie, teraz się wkurzyłem. No pa. Ajajaj, nie mamy energii. Okej, i chyba został ostatni dwóch. Ten pokonany i ten pokonany. Dobra. Nice'u, dokładnie tyle samo chyba dostaliśmy punktu doświadczenia co wcześniej, ale też wpadł poziom oczywiście. Za 1 000 000 punktów. No i proszę bardzo. Nie, to niemożliwe. Gdybyśmy tylko mieli dziewczęce majteczki. Trunks odzyskał dziewczęce majteczki. Proszę. Dobra, odzyskałem je, choć jakoś nie czuję z tego powodu radości. Co teraz? Chyba powinienem je zwrócić Longowi. To nie może być zguba u Longa. Może... Nie, to na pewno nieporozumienie jak nic. Ha, on nie wie. On nie wie, ale Bulma z kolei wie. Co mnie przytomni. Ale Bulma, Yamcha, Kur... w zasadzie wiedzą, co tak się stało, co tak naprawdę się stało. Oj, przepraszam, rozdupcyłem wam drzewo. Zobaczmy. Hej, Trunks, wróciłeś. Ulong, przyniosłem ci to, co mieli przy sobie. Skarb, o którym mówiłeś, to nie to, prawda? Hej. Hej, znalazłem się. Naprawdę je dla mnie odzyskałeś, Trunks? O nie. Nie sądziłem, że miałeś na myśli kobiecą bieliznę, kiedy mówiłeś o swoim skarbie. No, no, no. To nie są zwykłe dziewczęce majteczki, Trunks. Te, nie. Te są naprawdę wyjątkowe. Bo dostałem je od samego Shenrona. Co? Od Shenrona? Tak, kiedy Son Goku był jeszcze dzieckiem, ja i on poszukiwaliśmy razem przygód. I taki jeden naprawdę podły gość zwędził nam smocze kule. Chciał sobie zażyczyć władzy nad światem, ale zanim mógł to zrobić, wszedłem mu w paradę i poprosiłem o to. To w taki sposób je zdobyłeś? Wow, widocznie Shenron naprawdę spełnia każde życzenie. To właściwie ma sens. Nigdy nie przypuszczałem, że zostanę przywrócony do życia w przyszłości. Ale dlaczego Shenron przyzwał coś tak nieprzyzwoitego? A prosić o kobiecą bieliznę, kiedy ma się możliwość życzenia o cokolwiek? W pewnym sensie Ulong jest niesamowity. Zdecydowanie nie wstydzi się tego, kim jest. Jest świnką. Świnka! He? Jest jakiś powód, dla którego się we mnie wpatrujesz? Zaraz, chcesz położyć na nich swoje łapy, tak? Niedoczekanie twoje, te majteczki są moje. Na serio, ich nie chcę. Oh damn. No to jest skradziony skarb Ulonga. Tak też myślałem, że właśnie chodzi o te majteczki. Shenron wa doko kara shitage o motte kitan daro? O te majteczki, no bo kurde, jakby nie patrzeć, no, faktycznie potrafią być skarbem, jeśli zostały zesłane przez samego Shenrona. No i z tego co widzę, nie mamy już żadnych zadań pobocznych, żadnych zadań głównych, więc jakby nie patrzeć,
DLC dobiegło końca. Oczywiście można by było teraz odblokowywać jeszcze ataki w tym poligonie, o, tak się nazywa, poligon. Można było odblokowywać te ataki właśnie w poligonie, ale to nam tak fabularnie by nic nie dało, to nie dałoby nic. Oprócz tego, że po prostu bym je odblokował, no ale na kim miałbym niby ćwiczyć? Na tych robotach, które tutaj gdzieś dookoła są? No, trochę nie warto. Więc przy domu genialnego żółwia zakończymy sobie Dragon Ball Z Kakarot i chyba mam wrażenie, że już na dobre, bo powiedziane jest, że ten dodatek, trzeci dodatek właśnie z Trunksem, był ostatnim dodatkiem, jaki planowali do Dragon Ball Z Kakarot. Być może coś nowego wyjdzie, ale raczej bym na to nie liczył, jeśli tak mówili. Ewentualnie na nową część. Chociaż tutaj przedstawili już cały przekrój historii. No tylko i wyłącznie mogliby teraz zrobić coś w związku z Dragon Ball Super. Prawda? Zamasu i tak dalej. Turniej. Ale to mamy w Xenoversie. Także ja wam wszystkim bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz za pamięci, jeśli wam się podobało. No i zapraszam codziennie na nowe materiały na kanał o godzinie 16, jak zawsze. Także od jutra pewnie coś innego. Zapraszam. Trzymajcie się na razie. Bye bye.